Są to po kolei względem poziomu trudności ich zainicjowania, a także też pod względem siły ich wpływu. Mm -hmm. Kolejno petycja, mm -hmm. inicjatywa uchwałodawcza oraz referendum lokalne. Projekt Instytut Demokracji Bezpośredniej lub bezpośrednio to nie tylko te rozmowy, które możecie tu obserwować, ale także szereg innych działań, między innymi w terenie. Staramy się edukować także bezpośrednio, nie online. Jedną z takich osób, która szkoli, jest Tomasz Synowiec. Czy wszystkim? Dlatego dzisiaj zaprosiłam Tomka na kanał, żeby poopowiedział nam co nieco o tym, jak szkolimy, Ludzi i jak wyglądają te szkolenia prowadzone właśnie przez Instytut? To znaczy, oczywiście mamy też wykłady, które są różne, mamy mm. też debaty. Natomiast mamy też cykl warsztatów skierowany do organizacji działających w całej Polsce, także w mniejszych miejscowościach, mm. więc odwiedzamy nie tylko duże miasta. I w trakcie tych szkoleń, warsztatów, mamy tak naprawdę trzy warsztaty. Mamy takie warsztaty, które są poświęcone temu, jak można korzystać z demokracji mm -hmm. bezpośredniej wewnątrz organizacji, wewnątrz stowarzyszenia, u gospodyń wiejskich. Mamy taki poświęcony finansom i mamy taki, o którym dzisiaj będę opowiadał, czyli poświęcony temu, jak można korzystać z demokracji bezpośredniej na poziomie mhm. gminy oraz w ogóle na poziomie samorządu czyli tak naprawdę jest to trochę taki przewodnik w którym pokazujemy ludziom z jakich narzędzi mogą korzystać działając w ramach gminy często jako stowarzyszenia ale często też jako osoby prywatne po prostu jakie mają narzędzia Zwłaszcza w sytuacji, bo oczywiście pokazujemy też to, że można iść po prostu do radnego, można, mm. można się poradzić, ale pokazujemy też, że jeżeli nie mają takiego kontaktu albo ra, nie mają radnego, który popiera jak postulaty, że mogą również działać samodzielnie, ponieważ jest to samorząd, czyli rządzenie się samemu i można także wychodzić z inni, ja cytuję, inicjatywami, e, które nie są poparte przez Radę Gminy bądź miasta. Bo właśnie, bo my w Polsce mamy kilka możliwości, w jaki sposób możemy wykorzystywać demokrację bezpośrednią. Mamy już kilka tych narzędzi. I o jakich narzędziach na poziomie lokalnym, samorządowym, gminnym, na szkoleniach opowiadacie? Jakie z nich są wykorzystywane, jakie można wykorzystywać? Tak naprawdę skupiamy się na tych warsztatach, na Trzech, trzech takich instytucjach, z których mm -hmm. mogą korzystać obywatele. E, I są to po kolei względem poziomu trudności ich zainicjowania, a także też pod względem siły ich wpływu. E, kolejno petycja, mm -hmm. inicjatywa uchwałodawcza oraz referendum lokalne. E, oczywiście przy okazji tam wskazujemy na inne rzeczy, na przykład przy petycji, które mamy też, przy których też wspominamy o konsultacjach społecznych. Wspominamy o tym, że w Polsce każdy ma prawo przyjść na posiedzenie Rady Gminy. I też wskazujemy na to, że tutaj są co prawda różne standardy, mm -hmm. ale często, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma ryzyku, ryzyka, że po prostu przyjdą tłumy, które by rozciągły posiedzenie Rady na bardzo, bardzo, na bardzo długi okres. No to bardzo często jest tak, że po prostu Przewodniczący Rady Gminy bądź Przewodniczący Rady Miasta dopuszcza także osoby, z, które przyszły posłuchać sali, jeżeli chcą zabrać głos. Więc po prostu wskazujemy na takie możliwości, przy czym tutaj no, zaznaczamy oczywiście, że to, czy ktoś może zabrać głos, bo przyjść może każdy, ale to, czy może zabrać głos, to już jest wola Rady i Przewodniczącego. Mm -hmm. On nie ma obowiązku każdego obywatela, który przyjdzie na posiedzenie rady, dopuścić do głosu. No i oczywiście to ma swoje też takie pragmatyczne uzasadnienie, no bo w Warszawie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić potężną obstrukcję, gdyby tysiąc osób przyszło nagle na posiedzenie i każdy chciał zabrać głos. Natomiast w mniejszych miejscowościach często to nie jest dużym problemem, po prostu jest tych osób mniej, więc ta dyskusja wygląda też tam przez to niejako lepiej. Tak, no też czasami mogą przecież zabierać głos osoby, które są niejako zaproszone na tą radę miasta. bo na przykład rada pracuje tam miasta, czy gminy nad konkretną uchwałą. No i tutaj zaprasza jakiegoś specjalistę, czy na przykład zaprasza kogoś z Urzędu miasta. Tak, miastak, tu, tutaj, tutaj w My, razie... my przedstawiamy po prostu, że jeżeli jest jakieś posiedzenie rady, które jest oczywiście transmitowane mm -hmm. także internetowo, oni mają prawo mm -hmm. iść na to posiedzenie. I mają prawo tam być. Nie musi ich nikt zapraszać, więc jak ktoś gdzieś komuś na posiedzeniu Rady Gminy przychodzącemu obywatelowi mówi, że was tutaj nikt nie zapraszał, no to nie potrzebujemy zaproszenia, mamy po prostu do tego prawo. No to jest istotne, przynajmniej wiemy jak się można skontaktować z Radą Gminy, Radą Miasta, po prostu można tam przyjść, bo to jest nasze prawo. Tak, później zaczynamy od e, petycji. I przy petycji ważne jest podkreślenie kilku, kilku takich ważnych aspektów. Po pierwsze, w Polsce jest bardzo nikła świadomość na temat tego, że petycja jest nie tylko taką ogólną jakąś instytucją, mm -hmm. tylko że to jest konstytucyjne prawo mm -hmm. zapisane w Konstytucji i przez nią gwarantowane. W dodatku, Konstytucja gwarantuje, że prawo do petycji ma każdy i gwarantuje, że petycję można składać we własnych sprawach, w sprawach publicznych, a także w sprawach innych osób. Mm -hmm. Więc to jest bardzo szeroki e, katalog e, i my tutaj zwracamy na to uwagę. E, wskazujemy na to, że z petycją można się do gminy, czy też do innych urzędów, zresztą e, na kanale są rozmowy o petycji tak. do, do niektórych e, instytucji, takich jak do Sejmu zdaje się, mm -hmm. e, i wskazujemy, że po prostu każdy obywatel ma prawo. I wskazujemy też, co nie zawsze jest dla ludzi oczywistością. Bo wiadomo na tych szkoleniach trafiamy do różnych grup, do różnych ludzi. W wielu miejscach jest to oczywistością, ale trafiamy też na takie, gdzie nie dla wszystkich jest to oczywiste, że do złożenia petycji wystarczy jedna osoba, bo skoro każdy ma prawo składać petycję, to w zasadzie na poziomie konstytucyjnym jest to zagwarantowane. I też wskazujemy na to, że w tym wypadku nawet nie trzeba mieć ukończonych 18 lat, nie trzeba być obywatelem Polski. Wskazujemy też na to, że mogą być to organizacje, stowarzyszenia. One również mają prawo występować z petycją. Oczywiście jest kwestia tego, że no, są pewne rzeczy, które tam muszą się znaleźć i wskazujemy, że tam muszą się znaleźć takie jak w przypadku osób imię i nazwisko, adres do korespondencji, podpis. Po prostu takie bardzo podstawowe rzeczy muszą się znaleźć, żeby ta petycja była prawidłowo złożona. Wskazujemy też na różne praktyki, jak na przykład na to, że w zależności od tego, z jaką petycją idziemy, to czasami nawet warto złożyć ją w pojedynkę z jednym podpisem, że po prostu sprawnie komunikował urząd z nami mm. tą sprawę. Na no czasami, jeżeli to jest jakaś petycja, w której chcemy wywrzeć nacisk społeczny, wyrazić jakąś opinię ludzi, no to wówczas w takich sprawach bardzo dobrze, jeżeli pod petycją podpisze się większa ilość mm -hmm. osób. Tak, no to jest istotne właśnie, że ta petycja ma bardzo niski próg wejścia, bo wystarczy ją pod, podpisać i napisać. Co no więcej i... wystarczy wysłać maila. Tak. Tak, ja tutaj też dodaję, że w zasadzie to nie jest problem po prostu wysłać maila, no ale jest ten wymóg podpisu. Ja wskazuję na to, że można wykorzystać profil zaufany, który dość łatwo można teraz założyć, i którym dokument elektroniczny można podpisać i w formie komunikacji z urzędem. Można też taką formę zastosować, ale tak naprawdę praktyka jest taka, że na zwykłego maila też nam urzędy powinny normalnie odpowiadać. No, i bardzo dobrze wiedzieć, że mamy takie prawo, i to dotyczy nie tylko złożenia petycji do Sejmu czy do Senatu, bo ostatnio właśnie taka rozmowa pojawiła się na kanale Luby bezpośrednio. Ale petycje możemy składać do różnych innych instytucji, do różnych innych osób, jeszcze o petycjach na Poziomie samorządowym, od praktycznej strony. Będę miała rozmowę na kanale w najbliższym czasie, to też tutaj może powiem, bo chcę pokazywać nie tylko te strony teoretyczne, ale także praktyczne. Powiedziałeś o tym, że zaczynacie od tych. Narzędzi demokracji bezpośredniej, które mają stosunkowo niski próg wejścia, no właśnie takim narzędziem pierwszym jest petycja. Jak to wygląda w przypadku tego drugiego narzędzia, czyli Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej? To znaczy, no tutaj jest już nieco wyższy próg wejścia, mhm. ponieważ trzeba zebrać określoną liczbę podpisów. W przypadku gmin, to jest od 100 do 300, w zależności od wielkości gminy. My po prostu wtedy wskazujemy jakie są te progi dla jakiej gminy, no i po prostu będąc w danym miejscu wskazujemy jaki jest dla nich próg, bo to oczywiście jest bardzo różne. Byliśmy w miejscowościach, gdzie on był maksymalny, czyli 300, byliśmy też w miejscowościach, gdzie on był minimalny, czyli 100 podpisów. Mhm. I inicjatywa uchwałodawcza tłumaczy mnie po prostu na czym polega. Że obywatele mają prawo wnieść projekt uchwały, który na najbliższym posiedzeniu, po jego wniesieniu i też nie później niż trzy miesiące mm -hmm. czyli nie można po prostu odwlekać posiedzenia Rady Gminy musi być przez tą Radę rozpatrzony. I wskazujemy na to, że nawet jeżeli w Radzie Gminy zasiadają osoby niepopierające jakichś naszych postulatów, to jeżeli one mają społeczne poparcie. I oczywiście leżą w kompetencjach gmin, bo też wskazujemy na to, że w inicjatywie uchwałodawczej. Możemy zawrzeć to, co leży w kompetencjach tak. gminy, to, co Rada Gminy mogłaby zdecydować, w jakiej sprawie mogłaby mhm. podjąć uchwałę, bo to, oczywiście to nie jest tak, że może być dowolnie, no ale jednak wskazujemy też na to, że jest w przypadku gminy domniemanie kompetencji, ale też wskazujemy pewne aspekty, które można, na które można zwrócić uwagę, że mogą być to inicjatywy, w których na przykład zobowiązujemy wójta, burmistrza, prezydenta mhm. do działania w określonym kierunku mogą być też takie, które my to nazywamy na twarde i miękkie, czyli to są te miękkie, a twarde to jest takie, gdzie jest jakiś konkret. Czyli na przykład zmiana planów zagospodarowania przestrzennego. Mm -hmm. Można uchwałą regulować przecież także kwestie konsultacji ze społecznych w pewnych warunków. Na przykład wskazujemy na to, że kwestia inicjatywy uchwałodawczej jest regulowana uchwałą. To znaczy, że za pomocą inicjatywy uchwałodawczej można, bo zgodnie z ustawą to Rada Gminy określa szczegółowe warunki, jak mają być zbierane podpisy, można zainicjować inicjatywą uchwałodawczą zmiany z zasad zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych i na przykład zgłoszenie tego, żeby była możliwość zbierania podpisów internetowo, tak jak jest na przykład w Krakowie. No i po prostu wskazujemy też, to, 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 to zwykle trochę budzi takie pobudzenie, że, na przykład, w granicach ustawowych można zaproponować zmianę pensji wójta burmistrza prezydenta. To też jest coś, co Rada Gminy może podjąć, więc, skoro może podjąć, to my też możemy to zgłosić. I mają po prostu szereg takich przykładów. Pokazujemy, jak to działa w innych miejscach. No i po prostu, co musieliby zrobić. Wskazujemy też na to, że w takich sytuacjach. Osoba, jakby grupa inicjatywy, może wskazać osobę uprawnioną do jej reprezentowania na posiedzeniu Rady Gminy Miasta. No co w przypadku tych rad, gdzie osoby z widowni nie są dopuszczalne? No, też jest ważne, bo daje możliwość wyartyku wyartykułowania swoich głosów. W mniejszych miejscowościach zwykle to nie jest aż tak wielki atut, ale nat natomiast w tych w większych miastach, albo tych, gdzie społecznicy, którzy chcą coś zgłosić, żyją w nie najlepszych relacjach z włodarzami miast, to jest ogromne narzędzie upodmiotawiające obywateli i mieszkańców gminy, a także oczywiście powiatu i województwa, bo także wskazujemy, że na tym szczeblu też można korzystać, chociaż oczywiście naturalnie gmina jest tym obszarem, gdzie dzieje się to najczęściej. Tak, rzeczywiście tych inicjatyw uchwałodawczych może być bardzo dużo. Już na samym kanale tak naprawdę przeprowadziłam kilka rozmów z osobami, które praktykowały tę formę, czy to w Krakowie, tutaj była między innymi inicjatywa uchwałodawcza w sprawie likwidacji spółki 5020, czy to w Oświęcimiu kiedy rozpoczęto inicjatywę uchwałodawczą w sprawie Powołania, zainicjowania w ogóle budżetu obywatelskiego, czy na przykład w Toruniu, kiedy inicjatywa uchwałodawcza dotyczyła zachowania terenów zielonych i przekształcenia ich w park, tak żeby tam nie weszli deweloperzy i żeby nie były rozwijane innego rodzaju niż zielone inwestycje. Więc jak widzicie z tego, co Ty mówisz, to też edukujecie na szkoleniach, czy nawet z filmów, które. Się pojawiły na kanale. Inicjatywy uchwałodawcze mogą dotyczyć bardzo wielu różnych kwestii, bo też te kompetencje gminy są tak naprawdę dosyć szerokie. Jak mieszkamy w mieście na prawach powiatu, to już w ogóle one są dosyć szerokie, więc to może być skuteczne narzędzie, a przynajmniej takie, które musimy. Rada Miasta, Rada Gminy musi podjąć ten temat, jeśli my tą inicjatywę złożymy. Czyli niejako, nawet jeśli nie chce, to ten temat trafi do agendy, on trafi w jakiś sposób do tego dyskursu samorządowego, będzie musiał być debatowany, nie można obok tego tak po prostu przejść, bo takie jest prawo. Dokładnie. No i następnie oczywiście też, też wskazujemy, jak można korzystać z referendów lokalnych. Zanim tak? jeszcze opowiesz o nich, to chciałam się dopytać, bo tak jak mówisz, są kwestie, które są regulowane prawnie odgórnie, jeśli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą, między innymi o liczba podpisów, czy czas rozpatrzenia, a w jaki sposób napisać, stworzyć taką inicjatywę? Czy to już za każdym razem musimy się udawać do swojej gminy i gdzie szukać takich informacji? Znaczy, tak naprawdę no możemy oczywiście też zerknąć, jak wyglądają po prostu podejmowane uchwały mhm. i na ten, na ten w pewien sposób się wzorować. Nie ma takiej bazy na ten moment z tego, co wiem, natomiast można też po prostu w Google wyszukać, jakie inicjatywy uchwałodawcze przechodziły w innych gminach mhm. i wtedy po prostu wzorując, się, oczywiście zmieniając nazwę gminy, instytucje, Wskazać. Jakby uchwał, uchwały to nie są ustawy, one Nasze znaczy ustawy też zdarzają się krótkie, ale zwykle są dłuższe. Uchwały zwykle nie są bardzo długie, po prostu bardzo często te inicjatywy uchwałodawcze mają po prostu nawet jeden punkt, w którym mm -hmm. wskazujemy jakąś zmianę. No oczywiście plany zagospodarowania przestrzennego to wydaje mi się jest taki obszar, który jest nieco bardziej skomplikowany. No ale. Tak jak mówię, no tutaj po prostu trzeba zerknąć, jak te uchwały wyglądają, jakie było zgłaszane w innych gminach i na tym się wzorować. Jakby my też pokazujemy, że to wcale nie jest trudne, więc... No bo, no bo tak naprawdę to jest też kwestia tego, że zwykle jak się napiszemy, no to... Też, jeżeli mamy na przykład w imieniu jakiegoś prawnika, można się poradzić, czy, czy to w ogóle jest dobrze napisane, bo to nie jest zwykle du, duża sprawa. Zwykle są też jakieś grupy, które się aktywnie tym zajmują. Można się też zwrócić z zapytaniem, czy to jest po prostu poprawnie formalnie napisane do różnych instytucji, na przykład do nas. Ale tak jak mówię, jakby na poziomie gminy, poziom jakby tych formalności nie, jakby do tej pory zazwyczaj nie stanowił nigdzie problemu. Tak, jeszcze mi przyszło do głowy to, co słyszałam właśnie o to, co praktykowały, że one się nawet zgłaszały do Urzędu Miasta z zapytaniem, czy po prostu ta sama inicjatywa jest dobrze sformułowana, No bo to też jest istotne, żeby przez jakieś małe błędy formalne ona nie została tak, odrzucona, gampi... ale to nie jest raczej skomplikowane, bo też przynajmniej z tego, co ja przeglądałam, czy rozmawiałam, to w większości to jest rzeczywiście bardzo krótka uchwała. Do niej jakieś uzasadnienie plus wymogi formalne, czy na przykład komitet, który ją składa i lista podpisów. Tak, znaczy no, nie wiem, czy jest co, co tu jeszcze dodawać w tej kwestii. Tak, to może tutaj takie pytanie do Was. Jeśli jesteście zainteresowani taką rozmową bardziej od tej strony teoretycznej, takim może szkoleniem online, jak napisać. Inicjatywę uchwałodawczą, no to dajcie znać, bo tutaj możemy to w takim razie rozwinąć w formie innego filmu. Na pewno już znajdziecie w naszych zasobach filmy, gdzie rozmawiam z praktykami na ten temat, a może Was po prostu interesuje też tutaj taki krok po kroku, bardziej może praktyczna rozmowa, ale jednak na jakichś ogółach, a nie z osobą, która już konkretnie w danej gminie procedowała. Będziemy też mówić wtedy, jak już wyszukiwać tych informacji. A teraz Tomku, w takim razie my przejdźmy do tego poziomu na najwyższej stopie trudności. Tak, czyli referendum. Czyli wskazujemy po prostu, że mają do tego prawo, mhm. że to też jest prawo gwarantowane konstytucyjnie, że wspólnoty lokalne mają prawo mhm. decydować o sprawach dotyczących wspólno wspólnoty samorządowej, mhm. a także o odwojewaniu tych osób, które zostały przez nie mhm. wybrane w wyborach. No i tutaj po prostu wskazujemy, jak to wygląda, wskazujemy, że oczywiście są pewne terminy, wskazujemy, że trzeba zabrać odpowiednią ilość podpisów i wskazujemy też, że bardzo mocno podkreślamy to, że to jest kwestia tego, że można to zrobić nawet jeżeli Rada Gminy nie chce. Mm -hmm. No bo to jest ważne, no bo jeżeli Rada Gminy popiera jakieś rozwiązania, to zwykle nie inicjuje się referendum, bo po prostu Rada Gminy je przegłosowuje. Mm -hmm. Natomiast w sprawach, w których Rada Gminy czegoś nie przegłosowuje albo ma stanowisko odrębne od nas, a jeżeli nasze stanowisko nie jest odosobnione, tylko duże grony społeczności mm -hmm. je podziela, no to wówczas możemy wyjść z taką inicjatywą. No i tutaj wskazujemy po prostu na takie techniczne zagadnienia. Wskazujemy też na to, że oczywiście jest ten problem, że referendum będzie ważne, jeżeli w przypadku kwestii merytorycznych osiągnie próg 30%, a w przypadku odwoływania organów czy piąte liczby głosujących przy wyborze tego organu. Natomiast jakby po prostu wskazujemy, że nawet jeżeli takie referendum okazuje się nieudane, to często ma tak duży wpływ, że wiele z tych decyzji, także z tych nieważnych referendów, jest następnie przez rządzących respektowane. Mhm. Przecież samorządowcy też zwykle chcą być wybrani na kolejną kadencję. Więc jeżeli jakieś referendum jest nieważne z powodu braku frekwencji, bo druga strona nie chciała iść, to i tak często pokazuje to, że zwolenników jakiegoś rozwiązania jest bardzo dużo. No i samorządowcy zwyczajnie biorą to pod uwagę. Podajemy przykład Bielska-Białej, gdzie mimo nieudanej jakby braku frekwencji przy 28% zamiast 30%, Dwa z trzech rozwiązań rozstrzygniętych w referendum zostały przyjęte, a trzecie przepadło, mimo poparcia wtedy też, mm -hmm. też teraz nie wyleciało, czy tam jest burmistrz, czy prezydent. E, czy, władz miasta. Tak, władz miasta. Tak, bo to, to też jest istotne, że w przypadku referendum, nawet jeśli nie spełnimy tego progu, Frekwencyjnego, to tak czy siak, wypowiada się w danej kwestii dużo osób. I jeśli mamy taką sytuację, że nawet jeśli do głosowania pójdzie no 25 i... osób, ale większość zdecydowanych z nich odpowie się w jakiś konkretny sposób, to jest wskazówka dla władzy miasta. Tak, no oczywiście, władze, władze miasta, władze gminy mogą się zastosować do takiego no. nieważnego referendum e, i się nim kierować no i tak jak wskazujemy no jeżeli nie jest to referendum o odwołaniu władz czy to wójta, burmistrza, prezydenta czy to rady no to fakt nieważności referendum nie odbiera mu w zupełności atutów no i jakby to są warsztaty, nie wykłady więc oprócz tego, że my przekazujemy tę wiedzę pokazujemy jak można z niej korzystać no to oczywiście jest też ta część stricte już warsztatowa a to znaczy, my oddajemy niejako głos, dzielimy te osoby, które są na spotkaniach mm -hmm. na grupy. I w tych grupach te osoby przygotowują pomysły. Na to część grup przygotowuje na to pomysł, na jakąś petycję, część na mm -hmm. pomysł, na jakąś inicjatywę uchwałodawczą. I mają tam oczywiście rozpisane, że trzeba określić temat, trzeba określić, Ile, ile na przykład trzeba będzie zebrać podpisów, znaczy to przy inicjatywie uchwałodawczej, przy petycji wiadomo, że nawet jeden podpis, ale wtedy przy petycji warto rozważyć, czy nie zebrać więcej, czy to nie będzie miało znaczenia. I też wymyślając ten pomysł na petycję albo na inicjatywę uchwałodawczą wskazujemy, żeby osoby się zastanowiły, na przykład, czy są jakieś grupy społeczne w tej miejscowości, czy są jakieś organizacje, które mogłyby pomóc, na przykład mhm. przy zbiórce podpisów, bo im większa miejscowość, tym naturalnie rośnie ten próg z, z liczby zebranych podpisów, a oprócz tego, no bo formalny wymóg jest ten od 100 do 300 w gminach, Natomiast jeżeli tych podpisów jest więcej, to też w naturalny sposób presja społeczna jest większa mhm. i też y, reprezentuje się większą grupę osób. No i to też przecież przez radnych wówczas przy głosowaniu jest brane pod uwagę. Więc proponujemy im, żeby się zastanowili, czy są, mhm. właśnie, czy są te jakieś grupy, które mogłyby być ich sojusznikami w tej sprawie. No i oni później to prezentują, my dyskutujemy, rozmawiamy o tym, co można było poprawić, co, co doprecyzować. Ale generalnie chodzi o to, żeby też oni mieli jakieś pomysły, no bo o to w warsztatach mhm. chodzi, żeby coś zrobić, coś przygotować. No i liczymy, że być może część z tych pomysłów na petycje czy inicjatywy uchwałodawcze nie zakończy swojego życia na zajęciach tylko, ale po prostu w praktyce zostanie wdrożone, zgłoszone w, w tych gminach, które odwiedzamy. Ja mogę powiedzieć, no w, osta w ostatnim tygodniu ja odwiedziłem trzy miejscowości i były to takie miejscowości od Piotrkowa Trybunalskiego, Czyli miasta w centrum Polski, po miejscowości takiej jak Czarna Górna, która jest niemalże przy granicy z Ukrainą w województwie podkarpackim, i w sumie jeszcze bliżej Ukrainy byliśmy w Ślipczy, która jest w województwie lubelskim. Więc to akurat te dwie ostatnie to są wsie, bo mm -hmm. nieduże, nieduże miejscowości a piątków to, to jest miasto, więc właśnie to też pokazuje, że my jeździmy do bardzo różnych mm -hmm. miejsc i no, będziemy oczywiście ten objazd kontynuować. Mamy tą trasę ze spotkaniami w wielu innych miejscowościach zaplanowaną, a wciąż liczymy na kolejne spotkania. Można się też do nas zgłaszać chęć zorganizowania mm -hmm. takiego spotkania. Właśnie, a jakby ktoś chciał już teraz sprawdzić, gdzie będą najbliższe spotkania i jak się tego dowiedzieć i jak się zgłosić do Instytutu Demokracji Bezpośredniej, jeśli się chce, żeby takie szkolenie z to sprawiało. Znaczy, najlepiej najlepiej na zgłosić się poprzez formularz, który jest na naszej stronie mhm. na lub bezpośrednio.pl Ale jeżeli na naszego maila czy na nasze media społecznościowe ktoś napisze, to też z pewnością. Odpiszemy, no być może to będzie chwilkę trwało, bo wiadomo, trzeba na całą korespondencję odpowiadać, ale w ciągu dnia dwóch ktoś powinien się odezwać i ustalić szczegóły możliwości mm -hmm. zorganizowania tego spotkania. Wiadomo, też musimy dostosować terminy po obu stronach. Nie mamy nieograniczonych kadr, trzeba kogoś wysłać, a to jest często też tak, że trzeba jednak sporo odległości przejechać, żeby w niektórych miejscowościach się pojawić. No, a oprócz tego, że na naszej stronie są też informacje o tym, gdzie są planowane spotkania, gdzie się odbyły, to też oczywiście na nasze social media, Facebooka, Instagrama, Twittera wrzucamy takie informacje, więc jeżeli śledzicie nas na bieżąco, to powinny do Was trafiać. W takim razie nic innego mi nie pozostaje, jak zaprosić Was, czy to do kontaktu poprzez maila kontaktmałpa lub bezpośrednio.pl, albo odwiedzania nas w internecie po więcej informacji, czy to na stronie lub bezpośrednio.pl, czy w mediach społecznościowych na YouTube, gdzie też nas znajdziecie jako lub bezpośrednio. Tak. No i chyba dziękujemy za dzisiaj. Zachęcamy do oglądania dalej, subskrybowania. I do zobaczenia. Do zobaczenia.